W rolach głównych film z serii Stalina, odcinek 142. Reżyseria. Che cosa vuoi, Stellina? Czego chcesz, Stellino? La cena è servita. Kolacja podana. Va bene, ora veniamo. Dobrze, zaraz przyjdziemy. Dziękuję. Co ty na to, żebyśmy przy stole zadecydowali, dokąd pójść? Dobrze. Teresa! Teresa! Teresa, si stava. Całowali się. Co? Całowali się. Siedzieli w salonie i całowali się. Dobrze, moja droga. Co mam ci na to powiedzieć? Podczas gdy tak całowali się, trzymał ją za rękę. No i co? Pewnie udawał. Uspokój się. Co udawał? To ich sprawy. Jak to ich sprawy? Co ty mówisz? To głupstwo. Idź, zanieś to. Porozmawiamy później. Gdybyśmy o tym pomyśleli, moglibyśmy zjeść gdzieś w restauracji. Oczywiście. Następnym razem. A co ty na to, żeby pójść do kina? Dobrze. Dziękuję. Rozmawiają o pójściu do kina. Do kina? Tak, idą do kina. Zdecydował, żeby gdzieś z nią pójść. To niewiarygodne. No tak, idą na film. Jaki film? Zastanawiają się, czy iść do kina, czy na tańce. A tymczasem on jej powiedział, że kiedyś pójdą do restauracji, a potem na tańce. Czy ty w ogóle słuchasz, co do ciebie mówię? Słucham, ale teraz mam robotę. Ty nie rozumiesz, o co tu chodzi. Przestań. Nie patrzy na mnie. Zachowuje się, jakbym nie istniała. Tak, moja droga, wyobrażam to sobie, ale teraz idź już podawać. Tego już za wiele. Ja cierpię, Tereso. Bardzo cierpię. Idź podawać. Nie każ mi tego powtarzać. Źle się czuję. Jestem zrozpaczona. Nie przesadzaj, Stellino. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie mogę. Nie pójdę tam. Dlaczego nie? Idź. Dobrze. Pójdę ja. Ale nie rób takiej miny, moja droga. Umyłaś zęby? Tak. Wskakuj do łóżka. Pośpiesz się. A Nicola? A Stellina? Stellina nie może przyjść. Ale chyba nie wyjechała. Twój tata kazał mi się tobą opiekować, więc bądź grzeczna, zamknij oczy i śpij, zrozumiałaś? Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Thank you.
signore. Sì. Grazie. Dziękuję. Teresa mi saprebbe dire perché. Mogłaby mi pani powiedzieć, dlaczego Stellina przestała podawać w połowie posiłku? Beh, ecco, perché. Powiedziałam jej, żeby usiadła i zjadła. Że ja państwa obsłużę. Jest jeszcze zdenerwowana tym, co się wczoraj stało. Nie wiedziałyśmy, czy mamy wyjechać, czy zostać. Przepraszam. Mam nadzieję, że się pan nie gniewa. Nie, przeciwnie. Dziękuję. Jestem gotowa, mój drogi. Idę więc po klucze. Tak, kochanie. Jak pani ślicznie dziś wygląda. Podoba mi się. Idziemy z Gianluką do kina. Dobrej zabawy, dziękuję. Marto, tak? Proszę iść do pokoju Marii Rozy, zostać tam i nie wychodzić. Nie chcę, żeby wchodziła tam Stellina, dobrze? Proszę się nie martwić. Dziewczynka teraz śpi, będę uważała. Jeśli Stellina tam przyjdzie, na pewno ją wyrzucę. Ale uważaj na to, co robi, bo mała o wszystkim opowiada ojcu. Może mi pani ufać. Skoro znowu zajmujesz się dziewczynką, tym razem staraj się nie popełnić błędu. Oczywiście, będę trzymała Stellinę z dala od małej. Tym to ja się zajmę. Chciała zostać? Dobrze, zobaczymy, co będzie dalej. Jaka pani piękna, naprawdę elegancka. Dziękuję, Marto. Pani wybaczy niedyskrecję. Czemu zawdzięczamy, że pan Gianluca zaprosił panią do kina? Nigdy tego nie robił. To dzięki mojemu sprytowi. Oraz efekt tego, co postanowiłam zrobić za namową mojego kuzyna. Gotowa? Tak, kochanie, chodźmy. Dobranoc, dobrej zabawy. Wyszli razem. Poszli do kina, jakby byli małżeństwem. Wrócą późno. Może on mnie nie kocha. Ale przecież powiedział, że kocha. Pokazał mi to. Więc dlaczego tak się zachowuje? Dlaczego nawet nie spojrzy na mnie? Dlaczego mną pogardza? Mirella była taka elegancka, pięknie umalowana, wyglądała jak aktorka. O tak, w tym masz rację. To doskonała aktorka. Świetnie gra. Jakże była szczęśliwa, idąc pod rękę z panem Gianluca. Pięknie razem wyglądają. Tak, piękna para bezwstydników. Jak śmiesz tak mówić o nich? W pewnym sensie masz rację, pan nie jest winny. Ten biedak ma problemy. Problemy z pamięcią. Wszystko mu się miesza. Ale Mirella, moja droga, Mirella to hiena. Prawda jest taka, Teresa, że jesteś zazdrosna, bo twoja podopieczna nie może się mierzyć z panią Mirellą. Co ci przychodzi do głowy, Marto? Jak możesz porównywać owieczkę do hieny? Posłuchaj. Jedna rzecz w życiu mnie oburza, wiesz jaka? Niesprawiedliwość. To, że zwycięża zło, kłamstwo, to coś, czego nie mogę znieść. Bo w końcu czym jest życie? Życie jest walką dobra ze złem. Diabeł może czynić swoje zło, niestety, ale tam na górze jest Bóg, który wszystko widzi i nie może pozwolić, żeby zło zwyciężyło. Zapamiętaj to sobie. Skończyłaś? Niezłe przemówienie. Gorzej niż na kazaniu. Zapamiętaj sobie, że twoja słodka Mirella zapłaci za całe to zło, za te kłamstwa, za to wszystko, co robi. Zapłaci i to niedługo. Zobaczymy, moja droga. Jak na razie to pani Mirella jest górą, a tym, kto płaci, jest Stellina. Nie łudź się. Non si faccia illusioni, Teresa. Chętnie bym ją udusiła. Słowo honoru. Jest gorsza od swojej pani. Przeklęta hipokrytka. Bóg je stworzył, a diabeł złączył. Ale spryciara z tamtej. Z tą historią, z sercem, bawi się nami wszystkimi. Biedny Gianluca. Jego też owinęła wokół palca. Ten biedak zostanie świętym. Jest tak dobry, że niczego się nie domyśla. Pamiętaj, że alkohol szkodzi chorym na serce. Ale Gianluca teraz pracuje, na pewno mnie nie zobaczy.
No to opowiadaj. Sytuacja chyba się polepszyła. Jest cudownie, fantastycznie. Taka jestem szczęśliwa, Giulio, naprawdę. Opłaciły się moje wysiłki. Nareszcie. Część sukcesu zawdzięczasz mnie. Czego ja nie musiałem nawymyślać. Ale nie zapominaj, że pomysł był mój. Ale nie pamiętasz już o tym, ile musiałem się natrudzić. Ciekawa jestem, jak go przekonałeś. Opowiedz. Na początku mówiłem mu o długu wdzięczności, jaki ma u ciebie. Potem przypomniałem mu o twoim poświęceniu, miłości. Świetnie. Pod koniec uderzyłem w tragiczną nutę. Zapytałem, czy miałby odwagę pozwolić ci umrzeć, nie dawszy ci ani odrobiny szczęścia. Jesteś wspaniały, Giulio. Wtedy wzruszył się. Naprawdę się wzruszył. Wiedziałam, że mi się uda, ale nie spodziewałam się, że aż tak szybko. Wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy wziął mnie za rękę i zaprosił do kina. Cudownie. Chciałam iść na tańce, ale on delikatnie powiedział, że nie powinna tak się przemęczać ze względu na moje serce. Więc poszliśmy do kina. Przekonaj go, że taniec mi nie zaszkodzi. Dobrze, ale powiedz, co jeszcze się wydarzyło? Był bardzo miły, opiekuńczy, bardzo słodki. Obejmował mnie romantycznie przez cały film. Kiedy wracaliśmy, byłam gotowa zaciągnąć go do łóżka, ale delikatnie mnie odepchnął i poszedł spać do pokoju gościnnego. Niezły sukces, gratulacje. Prędzej czy później mi się uda. Każdy kij ma dwa końce. To dlatego, że nie chcę cię skrzywdzić. To nie chodzi o moje serce, Giulio. Od jakiegoś czasu denerwuje mnie jego powściągliwość. Mówi, że nasz związek mógłby źle wpłynąć na Marię Rosę. Naprawdę. Choć myślę, że chodzi tu o Stellinę. Sądzisz, że chce być jej wierny? Znam go. Nie może należeć do dwóch kobiet jednocześnie. Myślisz, że to ją wybrał? Nie martw się, kiedy wpadnie w moje objęcia, przekonam go, żeby był tylko mój. Mówił mi, a raczej dał do zrozumienia, że tamta historia jest już skończona. Oczywiście chce się poświęcić i to dlatego nasz plan się powiódł. Wyobrażasz sobie, jaką noc musiała mieć Stellina? Cieszy cię jej cierpienie, prawda? Pewnie, sama tego chciała. Ma to, na co zasłużyła. Idę spytać Gianluki, czy możecie przyjąć. Przecież nadal musisz troszczyć się o swojego pacjenta. Salve. Witaj. Voglio parlare con Chcę z panem porozmawiać. Con me. Ze mną? O czym? Dlaczego twierdzi pan, że Mirella jest chora? Dlaczego pan kłamie? Jak śmiesz tak do mnie mówić? Bo pan wie, kim ja jestem i dobrze zna pan moje prawa. Ostrzegam cię, że to przesłuchanie nie obchodzi mnie, czy Mirella udaje, czy pan ją osłania. Nieważne. Ale chcę wiedzieć, dlaczego oszukuje mnie pan co do Gianluki. Kłamie pan. Niech pan odpowie. Na co pan czeka? Co chcesz wiedzieć? Nie muszę ci powtarzać, że Gianluca cierpi na amnezję i jego stan psychiczny jest poważny. Tak. Ale powiedział pan także, że jeśli pozna prawdę, mógłby zwariować. Myślę, że pan mnie oszukuje. Chce mnie pan tylko nastraszyć, żebym milczał. Jeśli mi nie wierzysz, powiedz mu prawdę. Sama zobaczysz, do czego to doprowadzi. Nie mogę. Dlaczego? Powiedz mu to, co wiesz. Powiedz, a zobaczysz, że będzie żałował do końca życia. Kto raz skłamał, będzie kłamał zawsze. Pan przecież jest po stronie Mirelli. Mylisz się, moja droga. Oczywiście bardzo ją szanuję, ale to pańska kuzynka. I co z tego? Szanuję moją pracę, więc nie mogę kłamać. To tak, a jednak skłamał pan. Pańska kuzynka nie jest chora na serce. Marta wygadała się Teresie i Mirella nie mogła potem zaprzeczyć. Nic nie rozumiesz. Czego nie rozumiem? Niech pan mówi.
Moja kuzynka naprawdę jest chora, ale z litości jej tego nie powiedziałem. Słucham? Mirella udała omdlenie. Nie wiem dlaczego, nieważne. To nie moja sprawa. W każdym razie powiedziała Gianluce, że to nic poważnego. Ale tak nie jest. Mirella jest chora. Cierpi na poważne schorzenie, które w każdej chwili może spowodować śmierć. Pan wybaczy, ale nie wierzę ani jednemu pańskiemu słowu. Myśl, co chcesz. Moim obowiązkiem było powiedzieć ci, do czego mogłoby dojść. Dla niego to odejście od zmysłów, a dla niej śmierć. Poza tym nie masz prawa mnie oskarżać. Za kogo pan się uważa? Zabraniam ci. Niech pan liczy się ze słowami. Czy Gianluca na mnie czeka? Tak. Wybacz. O czym rozmawialiście z doktorem Quirogą? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Pani wcale nie jest chora. Mimo że ten lekarz twierdzi inaczej, ja jestem pewna, że nic pani nie jest. Jestem tego pewna. I co z tego? Chciałam, żeby Gianluca myślał, że jestem chora i udało mi się. Gdyby znał prawdę, chcesz mu powiedzieć? A więc biegnij, powiedz. Nie uwierzy ci. Pomyśli, że mnie nienawidzisz. Że mi chcesz zaszkodzić, bo jesteś o mnie zazdrosna. Nie wiem, jak może pani tak postępować. Nie wstyd pani udawać chorą, żeby się nad panią litował? To samo robiła Alessandra. No i co? Jeśli jej się udało, dlaczego mnie miałoby się nie udać? To naprawdę wstyd udawać chorą, żeby zdobyć mężczyznę. Każdy walczy tak, jak potrafi. Najważniejszy jest efekt, moja droga. Gianluca będzie mój. Możesz mi wierzyć. Miałem jednego pacjenta, teraz mam was dwoje. Zajmuję się Mirellą jedynie z sympatii. Nie jestem kardiologiem. A ty jak się czujesz? Moja choroba zeszła na dalszy plan. Nie możesz się zaniedbywać. Czuję się dobrze. Czasem boli mnie głowa, ale nie zwracam na to uwagi. Jak znajdujesz Mirellę? Dobrze. Nie chciałem jej badać, żeby nie wzbudzić jej podejrzeń, ale znamy przecież jej stan zdrowia. Przy jej chorobie nic już nie da się zrobić. Psychicznie czuję się dobrze, jest bardziej pogodna. Powiedziała mi, że byliście w kinie. Tak, poszliśmy na film. Bardzo dobrze jej to zrobiło, mimo że to drobiazg. Jest weselsza i pogodniejsza. Chciała iść na tańce, ale wydało mi się to, jakby to nazwać, niebezpieczne, nierozważne. Dlaczego? Ona musi mieć kontakt z ludźmi. Trochę rozrywki dobrze jej zrobi. Chciałbym wiedzieć, czy ten rodzaj rozrywki nie mógłby jej przypadkiem zaszkodzić. Nie, to nieludzkie pozbawiać ją tej radości dla przedłużenia życia. Zresztą o ile? Dzień, miesiąc, rok? Nie warto. Może robić to, co chce? To nie jest staruszka, rozumiesz? Mirella jest młodą kobietą. Pragnie cieszyć się życiem, z którego tak niewiele skorzystała. To racja. Więc powinna wykorzystać ten czas jak najpełniej, zważywszy, że ma go tak niewiele. Chcę powiedzieć, że efekt będzie taki sam. Obaj wiemy, że Mirella jest skazana na śmierć. Rób wszystko to, co może ją uszczęśliwić. Pomóż jej. La aiuti. E allora? Postanowiłam stawić jej czoło. Dobrze zrobiłaś, ale jak ci się to udało? Ona jest taka despotyczna. Dosyć tego wszystkiego. Źle cię potraktowała? Nie. Powiedziałam jej, pani dobrze wie, kim jestem i doskonale zna moje prawa. Dobrze zrobiłaś. Muszę się bronić, Tereso. Nie mogę im pozwolić, żeby mnie dalej tak traktowali. Oczywiście, moja droga. Okłamują mnie. Mam taki zamęt w głowie. Gdybym mogła być pewna, że to wszystko to tylko gra. A lekarz? Co ci powiedział? O Mirelli opowiedział mi niesamowitą historię.
Jaką? Powiedział, że Mirella na początku udawała, że źle się czuje, ale że niestety naprawdę jest chora. A on z litości nic jej nie powiedział. Co za stek bzdur. Kiedy usłyszałam tę historyjkę, strasznie się zdenerwowałam i zarzuciłam mu kłamstwo. Oczywiście, to jedno wielkie kłamstwo. Udaje omdlenie, a potem dowiadujemy się, że to prawdziwy atak. Kogo oni chcą nabrać? Mają nas za głupie. Myślą, że uwierzymy we wszystko. Jednak problem jest inny. Nie wiem, czy wierzyć, że biedny Gianluca naprawdę mógłby oszaleć, gdyby odkrył prawdę. Rozmawiałaś o tym z lekarzem? Naturalnie. Wiesz, co mi powiedział? Jeśli masz wątpliwości, to powiedz mu prawdę, a zobaczysz, co się stanie. Nie wiem, co robić. Nie mogę ryzykować. Nigdy bym sobie tego nie wybaczyła, gdyby Gianluca oszalał. Niestety nie wiemy, co by się stało z Stelliną. Gdyby udało mi się znaleźć innego lekarza, który by go zbadał, to byłoby wspaniałe rozwiązanie. Inny lekarz, tego nam właśnie potrzeba. Wiedziałybyśmy wtedy, jak się zachować. Trudno będzie przekonać Gianluca, bo przecież ja dla niego jestem tylko pokojówką, niczym więcej. A moja propozycja wydałaby mu się bardzo dziwna. Masz rację, to prawda. A tymczasem ta kobieta wykorzystuje sytuację. Do czego to doprowadzi? Uspokój się, moja droga. Jesteś bardziej przygnębiona niż zwykle. Niestety Gianluca jest zbyt dobry, a ta kobieta wie o tym. Wykorzystuje jego dobroć. Doprowadziła do tego, że on obejmuje ją i całuje. Chodzi z nią do kina. Dziś w nocy nie zwróciłam oka. Cały czas myślałam. Czyżbyś była zazdrosna? Nie wiem. Taka byłam zła. Ja się po prostu boję. Czego? Że go stracisz? Po raz pierwszy mam ochotę złapać ją za gardło i... Moja droga, uspokój się. Jeśli dalej będzie mnie prowokowała, to tego pożałuję, Tereso. Co chcesz zrobić? Czuję, że stanie się coś tragicznego. Kochanie moje, tak się cieszę, że cię widzę. Nareszcie. Chodź, usiądziemy sobie na chwilę. Chodź na kolana. Uważaj, bo jestem ciężka. Ile je ta dziewczynka? Chyba dużo i dlatego jest taka ciężka. Jak się czujesz? Dobrze. Wiesz, że dzisiaj w nocy przyszłam do twojego pokoju? Ale drzwi były zamknięte od środka i nie mogłam wejść. Gdybyś zapukała głośniej, otworzyłabym ci. Pomyślałam, że śpisz i że na mnie nie czekasz, więc nie zapukałam. Właśnie, że czekałam. Naprawdę? Wiesz, co dzisiaj zrobię? Dzisiaj w nocy przyjdę do ciebie, więc nie zamykaj drzwi na klucz. Wejdę po cichutku i dam ci buziaka na dobranoc. Chodź, słuchaj mnie. Nie chcę iść. Zostaw ją ze mną. Stellina musi zamiatać. Napychasz się tylko kurzu i będziesz się źle czuła. Dziewczynka zostanie ze mną. Dobra, chodź na kolana. A prezent, który mi obiecałaś? Mówisz o kotku? Nie zapomniałam, szukam go. Musi to być kotek bardzo ładny, a takiego niełatwo znaleźć. Może być i brzydki, naprawdę? Nieważne. Zobaczmy, czy potrafisz robić tak jak kotki. Chciałabym, żeby kotek robił miau, miau. Oczywiście, wszystkie kotki tak robią. Chciałabym, żeby był wielkim pieszczochem. Ale będziesz musiała uważać, bo kotki mają pazurki, a pazurki mogą podrapać. Ja mu te pazurki obetnę. Dobrze, obetniemy je. Żeby tylko był pieszczochem i żeby bardzo kochał moją małą dziewczynkę, prawda? Czy wiesz, jak bardzo lubię z tobą rozmawiać? Gdyby nie ta chwila radości z tobą, umarłabym. Chodź tutaj natychmiast. Idę, bo mamusia Mirella mnie woła. E allora?
Sei più tranquilla? Jesteś spokojniejsza? Sì. Tak. Vuoi una tazza di Chcesz caffè? Filiżankę kawy? Właśnie zrobiłam. No. Nie. Chcesz zanieść kawę Gianluce? Zresztą ja mu zaniosę. No. Nie, ja pójdę. Vado io. Proszę. Permesso. Czy można? Enrico nie ma. Wyszedł na spotkanie. Postaw tacę tam. Możesz już iść. Chcę o coś zapytać. Proszę krótko, jestem bardzo zajęty. Dziewczynka chce, żebym podarowała jej kotka. Słucha? Poprosiła mnie o to, obiecałam jej. Ale nie śmiem jej go dać bez pańskiego pozwolenia. I dlatego chciałabym wiedzieć, czy mogę jej go dać, czy nie. To wszystko? A co pan myślał? Myślałem, że... Spodziewał się pan, że będę mówiła o nas? Tym razem się pan pomylił. Już nigdy tego nie zrobię. Obiecałam to panu, gdy prosiłam, żeby pozwolił mi pan zostać. I nawet jeśli decyzja o tym nie była pana, to i tak dotrzymam słowa. Myślę, że to, co było do powiedzenia, zostało już powiedziane. To musiało się tak skończyć. I tak się też stało, to wszystko. Tak, wiem. Zdaje mi się, że pan dosyć szybko zapomina. Tak myślisz? To raczej oczywiste. Proszę pani, są tam razem. Gdzie? W gabinecie. Widziałam, jak wchodziła. Ale przecież sekretarz tam jest, prawda? Nie, Enrico jeszcze nie wrócił. Są tam sami. Po co poszła do gabinetu? Nie rozumiem. To proste, wymyśliła sobie pretekst. Filiżanka kawy. No i poszła. Ona wie, po co to robi. Wszystko po to, żeby zbliżyć się do pana i zdobyć go. Czy pani nie chce ich nakryć? Nie. Zostaw ich, Marto. Jak to? Pozwolić, żeby ta dziewczyna skorzystała z okazji? Niech próbuje, nie przejmuj się. A jeśli coś się stanie? Ależ nie. Nic się nie stanie. Stellina zrozpaczona podejmuje złe decyzje. Rozumiesz? To się dla niej źle skończy. Niech sobie próbuje. Co chcesz przez to powiedzieć? To, co było między nami, nie miało dla pana żadnego znaczenia. Dlaczego tak myślisz? Ja nie myślę, ja widzę, jak pan mnie traktuje. Ta oziębłość, z którą mi pan powiedział, że wszystko skończone. Widzisz, Stellino, nie daj się zwieść pozorom. Nie zawsze można robić to, co się chce. Czasami robi się to, co trzeba. Spróbuj mnie zrozumieć. Jedno, co rozumiem, to to, że pan lubi bardziej inną kobietę. Że kocha pan inną, nie mnie. Posłuchaj. Chciałbym... Przepraszam. Chodź, czekałem na ciebie. Nie chciałbym przeszkadzać, nieważne. Stellina właśnie wychodziła. A jeśli chodzi o kota... To masz moje pozwolenie.
La ringrazio. Dziękuję panu. Nie wiedziałem. Masz tu swoją kawę. Przepraszam, że pytam. Zaciekawiła mnie sprawa z tym kotem. Moja córka chce mieć kota. I Stellina przyszła się spytać, czy się na to zgadzam. Ale kiedy wszedłem, nie rozmawialiście o kocie, jeśli dobrze słyszałem. A może się mylę? Przepraszam, że się wtrącam, ale dobrze wiesz, jak bardzo mi zależy, żebyście się pogodzili. To niemożliwe. Wszystko skończone. Ożenię się z Mirellą. Wersja polska, NBF Warszawa. Tekst Grażyna Nagawiecka-Połeć. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa e un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle.